Witam wszystkich. Przed nami bitwa na T28 Concept. No i XVM się akurat wykrzaczył w tym momencie. No trudno, nie będziecie widzieć, jak dobrych przeciwników klepałem. Może to i lepiej. Nie, tak naprawdę to siły były ogólnie wyrównane. Chociaż wiadomo, ja tutaj, będąc z koloru niebieskiego, to byłem jednym z lepszych graczy. Zresztą na tych poziomach, no to trudno oczekiwać, żeby grały jakieś unikumy i no tak spotyka się, zresztą unikumy to spotyka się dość rzadko w sumie. Tak więc częściej spotyka się gracze koloru zielonego. Co w tej bitwie? W tej bitwie pojechałem po prostu do miasta. Nie ma artylerii, to mnie podbudowało trochę. Więc wiedziałem, że no, wiedziałem, że tutaj mogę trochę poszaleć. Znaczy, poszaleć można tylko w tym momencie, jeżeli na to pozwala przeciwnik i RNG. Ten KW-1S miał dużo szczęścia za pierwszym razem, czy za drugim, bo za pierwszym razem go trafiłem. Za drugim razem na ogólatował go płotek i słaba moja penetracja, która wytraciła jakby na płotku całą siłę rażenia. Podobnie teraz było z tym AMX-em. Też cała penetracja została prawie że została wytracona na przeszkodzie i przez to nie przebiłem gościa. No, pech, pech, byłoby więcej obrażeń. No ale trzeba tu zrobić swoje. No zobaczcie, jest nas tutaj całkiem dużo. Całkiem dużo naszych, więc spodziewałem się tutaj, że no damy przeciwnikowi odpór duży. I będzie dość łatwo. Jak się okaże zaraz, za chwilę, to nie jest to tak oczywiste. Już powoli nasi zaczynają się składać. Już te HP spada w masakrycznym tempie. Przeciwnik zaczyna cisnąć. Pierwsze czołgi zaczynają... O, tu widzę. Churchill 7. No to trochę spanikowałem z tym strzałem. Tu zaczynają nas brać w kleszcze. Więc żeby nie dać się otoczyć przeciwnikowi, zacząłem się powoli cofać. Ja wiem, zostawiłem te KW-3 na tam na pożarcie, no, ale przecież dalej ja strzelam, nie? Strzelam, mam do kogo strzelać, robię damage, więc to i tak nie jest tak źle z tą moją ucieczką. No, jeszcze go oberwał nasz. Tym bardziej, że teraz zostało nas tu niewiele. Mam praktycznie do wsparcia tylko Su-152. A zobaczcie, z przodu cała masa czołgów. Jeszcze od boku mnie AMX klepie. AMX klepie, Skorpion by to tam, nie wiem, trochę przytrzymał. Bo ja tutaj jestem zajęty. Ach, szkoda, że ten strzał nie wszedł. I Is robi mi plecy. Suka strzeliła. No i zeszła. Teraz szczęśliwa podpała. Bardzo ładnie płonie. Ja wiem, że obrywam tutaj, obrywam, no ale muszę wykończyć tego Isa. Muszę. I teraz chcę uciec przed AMX-em, który mnie walił w tyłek. Jak się ustawię frontem do przeciwnika, to już będzie dobrze. O, proszę bardzo. To już sobie poradzę. Ja tam IS-2, jakieś tam stokowe działo, czy tam drugie, tam... Proszę bardzo. Chcesz się pojedynkować? Nie ma sprawy. Teraz zauważyłem, że AMX zszedł, więc... O, to był szczęśliwy strzał. Więc mogłem się zająć tym... Oj! Oj, to wiadomo. Oj, będzie bolało. No, będzie bolało. Więc jadę po niego. Jadę. No. Tak to nie jeździć. No i widzę skrawek. Wykańczam go. Ostatni frag do mnie nie będzie należał, niestety. Za daleko, za dużo chętnych na to. Dziękuję bardzo za uwagę.
Do widzenia, do zobaczenia.